Trzeba jednak chylić czoło przed drużyną z Azerbejdżanu, bo jeśli ktokolwiek myślał, że to jest słaby rywal, że to jest rywal egzotyczny, może tak, ale widać, że w piłkę grają bardzo, bardzo przyzwoici. Dla Azerów z kolei może egzotycznym przeciwnikiem był Piast, no, bo to jest debiutant i ja myślę, że jednak mimo wszystko większość ludzi na pewno nie stawiała Piasta w roli faworyta. Dla zespołu Karabachu Agdam to już 8. edycja europejskich pucharów, w której występują. Mają na swoim rozkładzie wyeliminowanie Wisły Kraków, wyeliminowanie Rosenborga Trondheim. Też 2 lata temu potrafili wygrać z FC Brisz jeden mecz, choć ostatecznie w 2 meczu odpadli. Także no jest to zespół, który już trochę poznał ten chleb, jakim są europejskie puchary. Kolejny przykład mieliśmy przed chwilą, to co mówiłeś o Sadygowie, który potrafi naprawdę zagrać piłkę 35-40 metrów, to bardzo dokładnie teraz właśnie zgubił całą linię środkową drużyny Piasta. A na Państwa ekranach trener Gurbanow, rekordzista, jeśli chodzi o gole strzelone w reprezentacji Azerbejdżanu. Ma ich 14 w 66 występach w lidze azerskiej, 174 bramki w 396 meczach. Król strzelców sezonu 96-97, kiedy to reprezentował Neftchi Baku. Poza klubami z Azerbejdżanu grał także w Rosji, między innymi w Baltice, Kaliningrad. Gurbanow od 1 lipca 2008 roku prowadzi drużynę Karabachu Agdam. Leroy George, Czaba Horwat, Podgórski. No szkoda, zagrać krótszą piłkę, ale do Robaka. Wyjdzie coś z tego. Robak naciskał tam na swego rywala, konkretnie na dobry przechwyt teraz, Garajewa. To bardzo dobry właśnie atak, no jednak sędzia uznał, że to był faul ze strony Marcina Robaka, ale to on właśnie spowodował tym bezpośrednim atakiem, że przechwycił piłkę Tomek Podgórski. Marcin Brosz, jak na polskie warunki długo prowadzi drużynę Piasta Gliwice, bo od lata 2010 roku, a więc zaczyna swój 4. sezon tutaj przy Okrzej. No i teraz tak jakby nieporozumienie małe między Czabą Horwatem a Damianem Zbozieniem. Reinaldo ruszył mu na obie kagoli. Widać, że ten Albańczyk lubi grać do przodu. Zawodnik doświadczony. Teraz mięciutko chciał Reinaldo zagrywać pole karne. Jeszcze Leroy George. Reklamuje coś tam. Chyba było zagranie ręką jednego z zawodników Karabachu. I rzut wolny dla zespołu Piasta Gliwic. Ja dokończę wątek tego ofensywnie grającego lewego obrońcy Ansiego Agoliego. 33 mecze i 2 gole w reprezentacji Albanii. To jest zawodnik, który grał w Szwajcarii, w Neuchâtel Xamax, także w Lucernie. Później Liga Fińska. Grał też na Ukrainie w Kryvbasie Krzywy Róg. Od 2010 roku występuje w Karabachu Agdam. Robak wykorzystał swoje warunki fizyczne, dobrze się zastawił, a przecież Leroy George to też chłop na skwał. Dobrze, teraz Mateusz Matras. Ci Andrzej, że o ile Matras wykonuje tę swoją robotę defensywnego pomocnika, jeszcze takie, dodatkowo dołożył gola. Masz na myśli natomiast, pewnie Łukasza Handzela. Tak, właśnie to miałem na myśli, że nie bardzo widać go na boisku. Król nie zdążył do tego zagrania. Matej Iżwol. Na pewno więcej byśmy się spodziewali po Łukaszu w ofensywie i tutaj on nie jest to klasyczny playmaker, ale no, mógłby więcej dać. Ładną akcję jedną w pierwszej połowie zrobił. Krzysiek Król musi dokładniejszy być w tych rozgrywaniach. Podchodzi dosyć wysoko, ale naprawdę sporo strat ma. Takich prostych błędów technicznych popełnia sporo. Cieszył się Krzysztof Król kilka miesięcy temu z Mistrzostwa Mołdawii wywalczonego w barwach Szerifa Tiraspol. 9 goli rozegrał wiosną w Lidze Mołdawskiej. Właśnie Król w pole karne, tam walczył Matras. Hanzel. Teraz trzeba uderzać z dystansu. Uderzał Iżwold, ale zablokowany. Chyba bojaźliwie trochę nachodził na tą piłkę. Teraz nie Gelaszwili do George'a. Oj, ma sporo miejsca. Nadirow. Nadirow jest już w polu karnym. Nadirow! Dobrze, że nie zdążył do tej piłki Reinaldo. Ja dobrze, że tak chyba nie wyszło do końca, co będzie robił partner z drugiej strony, bo
moim zdaniem zbyt wcześnie zciął, zszedł do środka. Ponownie Nadirov. Nie może się pomylić z Bozień. Reklamował tam Gelaszwili, że dotknął piłkę z Bozień, ale nic takiego nie miał miejsca. Jedynym zawodnikiem w wyjściowym składzie drużyny Karabachu Agdam, który dopiero teraz tego lata, nie, dwóch jest takich zawodników, Gelaszwili, a także Leroy George, ale dość szybko widać, że wkomponowali się w ten zespół, bo nie mają problemu. Bardziej, że są to zawodnicy ofensywni, wiesz, no problem większy jest, gdy zmieniasz dwa ogniwa, powiedzmy, w grze defensywnej, a tak jest w przypadku Gwiazdy. I to może być problem, bo jednak do przodu można więcej czasu poświęcić na improwizację, jeśli chodzi o granie. A goli ma Reinaldo, do niego zagranie Reinaldo. Teraz polokanem są też Gelaszwili i Leroy George. Dobrze. Chciał go wyrzucić z boiska. Jest rzut rożny dla gości z Azerbejdżanu. Ale musiał poprawić tą interwencję, bo zmieściłby się gdzieś tam między nim a linią Reinaldo, gdyby nie ślisk. Ale widać, że dzisiejszy mecz jest dobrą szkołą gry 1 na 1 dla obrońców Piast. Teraz dochodząca piłka, cały czas te rzuty rożne George wykonuje. Leroy George, Podgórski. O, bardzo dobrze, myślałem, że będzie próbował grać na wiwat, ale zobaczył Hurado. Z przodu jednak tylko Robak, Hurado. Cały czas Hurado walczył z nim Albańczyk Teli. Teli ma już żółtą kartkę, a więc... Tak, ale tutaj... Oj, no i proszę, brzydki faul Telego, jeśli zobaczy drugą. No. Chyba go sędzia oszczędzi, ale powiem szczerze, że mógł śmiało wyciągnąć żółty kartonik. Absolutnie było to już po oddaniu piłki przez Hurado i należała się kartka. To jest moje zdanie. No zaraz może zobaczymy powtórkę całej akcji. Tę pierwszą dostał za odepchnięcie rywal. To jest dla mnie żółta kartka. Po oddaniu piłki przez Hurado faul Albańczyka. Absolutnie arbiter tutaj nie zrobiłby błędu. Mógł ukarać żółtą kartką, a w konsekwencji graliby goście w dziesiątkę. Dalej jest rzut wolny i jest okazja, by wykorzystał tę swoją dobrze ułożoną prawą nogę Tomasz Podgórski. I oczywiście w polu karnym i Matras, i Chorwat, i Klepczyński. Jest także dobrze grający w powietrzu Robak. Są wyżsi niż piłkarze Karabachu. Warto to... Zobaczmy, jak ustawiony Karabach. Wszyscy na 16. Matras! Poprzeczka! Jeszcze szansa nie ma do Witki. Ależ teraz pech. Matrasa mógł zdobyć swoją drugą bramkę w dniu dzisiejszym. Richard Almeida. Na darmo mówi się, że dzisiaj stałe fragmenty są niesamowicie ważne w futbolu. Przy wyrównanej grze w polu naprawdę decydują bardzo często o wynikach meczu i Piast pokazuje, że naprawdę stawia na to dosyć mocno trener Grosz. No ale wiesz, grasz z rywalem, który ma dużo niższy zespół, no to trzeba to, no, oczywiście, to wykorzystywać. Podobnie w sytuacji nawet tej meczu ligowego z Krakowią. No Krakowia też nie ma, jeśli chodzi o warunki fizyczne, zespół nie najwyższy. I wykorzystali to Liliczanie. Popatrzmy nawet na linii obrony drużyny Karabachu. Stoperzy Sadygow 181, Teli 184, boczni obrońcy Agoli 179. Miedwiediew 175, a więc no widać, że jest to niezbyt wysoki zespół. Jeszcze raz uderzenie Matrasa i tylko poprzeczka uratowała Miro Varvodicza. Miedwiediew. Klepczyński. Zrobił tutaj stołeczek chyba Podgórski. Dobrze to ocenił sędzia Todorow. Teraz George będzie dokręcał do bramki. No ciekawe, bo jest taka sytuacja, że takie miejsce, że można się zdecydować też na bezpośrednie uderzenie. Trzeba powiedzieć, że niepotrzebny faul Podgórskiego, bo chyba tak, w niegroźnej sytuacji, a można było doskoczyć niebezpieczna sytuacja. Bez tego ataku nie pozwolić na to, żeby dokładnie zagrał piłkę. Nie zdziwię się, jak George nawet spróbuje uderzać, biorąc pod uwagę, że nie ma zbyt wysokich partnerów w zespole.
George, mocno wstrzelona piłka i będzie rzut rożny, bo to Król jako ostatni dotykał piłki. Za nisko i za lekko uderzona ta piłka przez George'a Leroy. Nietypowa sytuacja, środkowo obrońca wykonujący rzuty rożne. Przyznam się szczerze, że niewielu takich kojarzę. Liczą, ma naprawdę... Ale dobrze zagrywa piłki nogę. Sadygo. Akurat nie teraz ten rzut rożny nie wyszedł. A no nie jest sztuka, jeśli masz kilku wieżowców w swojej drużynie, gdzieś tam łatwiej jest na pewno uderzyć, niż poszukać jednego konkretnego, na którego pewnie Sadygo uderzył. Gurbanow na Państwa ekran. 50 na 50, tak oceniał przed rewanżem szanse na awans obu zespołów ten szkoleniowiec na przeszłości, jak mówiłem. Tutaj znowu mamy napastnik reprezentacji Azerbejdżanu. Bliżej naszej strony Reinaldo, bo zmienił się z Nadirowem, przepraszam. Patrzę na ławkę rezerwowych Piasta i zastanawiam się, czy Lażlin, Murawski, względnie Wilczek nie pojawią się w miejsce Hanzela, bo dla mnie piłkarz z numerem 20 dzisiaj mało produktywny dla gry Piasta. Będzie żółta kartka. Myślę, może Doczek wejdzie, a może wycofa ten Urado, chociaż to może być za mało ludzi takich do pracy w defensywie też, bo Hanzel mimo wszystko na pewno więcej poświęca. No, to jest zawodnik, który dużo biega, ale tak jeśli chodzi o grę do przodu, kreatywności niezbyt wiele. Żółta kartka dla Matrasa, będzie więc musiał uważać defensywny pomocnik, właśnie, Piasta. Naprawdę dużo pracuje w tej defensywie. Właśnie Matras ładnie przyjął piłkę, ładnie się obrócił. Zagranie do Robaka, ten lubi i potrafi grać tyłem do bramki. Król. Teraz ma Hanzel trochę miejsca, jak rozegrać tę akcję. Hanzel. No nie, to musi być dokładne podanie. Ma czas, ma miejsce, mógł sam nawet ruszyć z piłką. Rzeczywiście, no podszedł, musiałby podejść do niego ten, który gonił z Bozienia. I wtedy łatwiej można by było zagrać, a tak to wybrał, no, fatalny wariant. I źle wykonał przede wszystkim to podanie. Zazwyczaj, kiedy polskie zespoły odpadały już w pierwszych swoich starciach w europejskich pucharach, było takie wytłumaczenie, że rywale już zaczęli ligę. To no tutaj tak. Muszę powiedzieć, że Ekstraklasa już ruszyła, natomiast zespół z Azerbejdżanu swój pierwszy ligowy mecz rozegra dopiero w ten weekend. Będzie to spotkanie z Interem Baku. Matras. Kolejny raz. Podoba mi się dzisiaj gra Matrasa. Tak, Podgórski. Bardzo. Był chyba faulowany Tomasz Podgórski, tak jest. Przemienienie chyba dla Richarda Almeida, tak, za protest. Dyskusję wyboczelną. Ale teraz dostał reprymendę od kapitana drużyny, Brazylijczyk. Nie, to nie jest oczywiście Jan Polak. Numer 5 to jest Miedwiediew, ale żółta kartka jest dla Richarda Almeidy. Numer 20 za protestowanie przeciwko decyzji sędziego. Tak, rękami pomagał sobie Hanzel. Meldunki z poziomu mura. No, tam było jednak troszeczkę cieplej i troszeczkę wyższa wilgotność. No, myślę, że kilka godzin wcześniej tu jednak było trochę więcej słońca. Potem lekko się zachmurzyło, więc to też jakby nie patrzeć, pomogło trochę zawodnikom. Nie ma takiego skwaru mimo wszystko. Do końca walczył z Bozień, to utrudniło zagranie dobrej piłki Reinaldo i stracił ją Brazylijczyk. Matras. Muszę ci powiedzieć, że gdybym miał wybrać na razie najlepszego piłkarza Piasta w tym spotkaniu, to postawiłbym na Matrasa i wcale nie chodzi o strzelonego gol. O sporą skuteczność w odzyskiwaniu piłki, również przy wyprowadzaniu, bardzo często go widzimy akcji. No i jest stały fragment gry, a więc to, co jest dzisiaj naprawdę niebezpieczną dla rywala bronią Piasta. Oczywiście numer 17, czyli Tomasz Podgórski, ustawia piłkę w narożniku.
Podgórski, tym razem nie najlepiej, wybija piłkę Almeida. No, nie mógł się pomylić Hanzel, dobrze, że tak, tylko że trafił. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, kiedy wystartował tak naprawdę do tej piłki. Gdyby szybciej zdecydowanie zaczął ten bieg, to mógłby wyprzedzić zdecydowanie zawodnika azerskiego i skończyć nawet akcję strzałem. Minąć go i uderzyć na bramkę. Almeida dostał piłkę chyba za odkopnięcie, dostał kartkę za odkopnięcie piłki. Aha. A potem faulu Medvedev. Widać, że ma gorącą głowę Ryszard Almeida, bo kilka razy już dzisiaj oprotestowywał różne decyzje. Co ciekawe, FC Porto w trzech ostatnich sezonach Ligi Portugalskiej przegrało tylko jeden mecz z Gil Vicente. Pierwszą bramkę w tym meczu Gil Vicente zdobyło po asyście Ryszarda Almeida, więc można powiedzieć, że ma ten zawodnik na swoim rozkładzie wielkie FC Porto. Reinaldo szykuje się zmiana w zespole Karabachu, zejdzie strzelec bramki Leroy George, a w jego miejsce ma się pojawić Namik Yusifov, a więc zawodnik, który grał w wyjściowym składzie w pierwszym meczu na stadionie Tofika Bahramowa w Baku. Robak był tam pociągany za koszulkę, ale utrzymał się przy piłce. Zagranie do Jurado, Jurado. Traci piłkę Ryszard Almeida. Dobrze przy nim blisko Matej Iżwód. Wydaje mi się, Andrzej, że to jest klucz do gry przeciwko Almeidzie i Reinaldo, a więc być blisko przy nim. Bardzo, bardzo blisko, tak. Nie dać przyjąć piłki. Dokładnie. Nawet próbować grać na wyprzedzenie. Teraz Podgórski nie najlepiej przyjmował piłkę, ale jeszcze uratował sytuację Król. Musi Król zwrócić uwagę na dokładność podania, bo zagrywa piłki niedokładne, za lekkie. Teraz też było bardzo niebezpieczne. Widać było, że bał się zagrać, bo wychodził dobrze na pozycję partner, a jednak zagrał do tyłu, bo nie czuł się pewnie właśnie w tym elemencie, kiedy trzeba szybko zagrać. Właśnie często Krzysiek dokładnie podaje. Musi na to zwrócić rzeczywiście uwagę. A goli. Pole karne i spokojnie Szumski. Reprezentant młodzieżówki polskiej. Dobre wybicie. Dobre warunki fizyczne. Robaka tam sobie chyba poradzi przez moment. Przynajmniej sobie poradził. Tak, utrzymał się przy piłce Marcin Robak. Świetnie wyszedł z tego teraz. Zagranie Iżwold, Jurado, Jurado. Aj, zepsuł trakcję. To było chyba na pamięć. Nie wiem, czy myślał, że Łukasz Hanzel gdzieś tam przy linii jest. W każdym razie no, bardzo źle zagrał Jurado. Jeśli to miał być do Marcina Robaka, to absolutnie zbyt silny. Jest ta zmiana, o której mówiliśmy. Schodzi były piłkarz Utrechtu, NEC Nijmegen, młodzieżowej reprezentacji Holandii, Leroy George. W jego miejsce numer 7, Namik Yusifov, wychowanek Neftchibaku. Co ciekawe, zawodnik urodzony w Sankt Petersburgu, ale mający obywatelstwo Azerbejdżanu. Oczywiście już w drugiej połowie George nie był tak groźny jak w pierwszej, kiedy zdobył bramkę, a także miał drugą znakomitą sytuację. Garajew. Medvedev. Do Yusifova. Agoli. Ja muszę powiedzieć, podoba mi się gra Agoliego. Taki widać, że bardzo solidny zawodnik. Umiejący wejść w odpowiednim momencie do gry ofensywnej, podłączyć się. Dobra lewa noga. Wiesz, gra w klubie, grał w kilku ligach, gra regularnie tak w swojej reprezentacji. Reprezentacja Albanii. Absolutnie nawyki, takie klasyczne dla bocznego obrońcy. Reprezentacja Albanii miała niemieckiego trenera, ma teraz trenera z Włoch, także też myślę, że umiejętnie i taktycznie pracują na zgrupowaniach. Dobra piłka. Teraz piłka do Reinaldo, nie było spalonego. Reinaldo, czy wyszła? Tak, wyszła zdaniem sędziego asystenta, całym owodem piłka. Teraz błąd. Brazylijczyka na szczęście dla Piasta. No tu świetnie zgubił obronę Medvedev, dorzucając piłkę na wolne pole. Reinaldo. No pośliznął się. Zwycięzca tej rywalizacji Piasta z Karabachem w następnej rundzie zagra albo z cypryjskim Anortosis, albo ze szwedzkim Gefle. Pierwszy mecz wygrany
przez Cypryjczyków u siebie 3-0. Rewanż rozpocznie się o godzinie 19, a więc najprawdopodobniej to Anorthosis zmierzy się bądź z Piastem, bądź z Karabachem. Miejmy nadzieję, że z Piastem. Pierwszy mecz już 1 sierpnia, ewentualnie tutaj w Gliwicach. Było, nie było, Anorthosis to był uczestnik Ligi Mistrzów. No tak, wielu polskich piłkarzy i trenerów pracowało w tym klubie. Piłka nożna, ta klubowa w Azerbejdżanie wygląda coraz lepiej. No nieprzypadkowo w poprzednim sezonie mieli Azerowie drużynę w fazie grupowej Ligi Europy, czego nie miała Polska Liga. Oj, niebezpiecznie zamykał akcję. Ja mógł się podłączyć. 68. minuta spotkania i pierwsza zmiana w zespole Piasta Gliwice, a więc po jednej zmianie obaj trenerzy wykorzystali na razie. Artis Lanzlins, 11 meczów w reprezentacji Łotwy. W przeszłości 3 razy mistrz Łotwy w barwach FK Ventspils od września 2012 roku w ekipie Piasta Gliwic. Faulowany chyba był Marcin Robak, ale sędzia gry nie przerwał. No teraz wyraźnie wyżej Łukasz Lanzel, no być może to, bo Łukasz jednak potrzebuje trochę więcej przestrzeni. W środku jest dosyć gęsto i jemu ta szybka gra trochę sprawia kłopoty. On się lepiej prezentuje z piłką przy nodze, gdzieś tam hasający na wolne pole. Być może, że będzie miał więcej możliwości, tak? Dysponuje dalekim wrzutem Król. Król w pole karne próbował na Robaka. Za chwilę jeszcze będzie miał okazję do poprawki. Obrońca, który nawet przez pewien czas był w Realu Madryt, ale w zespołach rezerwowych. Król. Tym razem udało się Robakowi przedłużyć to zagranie, ale piłka wprost w ręce Miro Varvodicza. Były reprezentant chorwackiej młodzieżówki, wychowanek Hajduka Split. Zresztą jego tata jest trenerem bramkarzy w Hajduku Split, więc można powiedzieć, że skazany na bronienie był Varvodicz. Jak wspominałem, przez Hajduk kilka lat FC Köln. Teraz ostatnio może nie najlepiej. Zagrzeb zdecydowanie wyprzedza, a wiemy jaka to jest rywalizacja Hajduka z Dynamem, bo kiedyś taką produkcję talentu właśnie Hajduk dzierżył berło, jeśli chodzi o wychowywanie świetnych piłkarzy. Chociaż w Zagrzebiu również pojawia się często, ale teraz już zdecydowana przewaga po stronie Dynama. A miały okazję i polskie kluby przekonać się, jaka jest atmosfera gorąca na stadionie Poliut w Splicie. Zbozień. Teraz ruszył do przodu Damian Zbozień. Jak mówiłeś, niewiele miał okazji w tej drugiej połowie, żeby włączać się do tych akcji. Też powinien już szybciej podejść, bo teraz akurat nie już tam jest dużo zawodników w Karabachu, ale wcześniej wyskoczyć i miałby Izvold możliwość do zagrania, a ten z kolei Łotysz mógłby wejść już w pole karne. Wygląda mi ta gra Piasta na to, jakby czekali na to jedno decydujące trafienie, najpewniej ze stałego fragmentu gry. Nie forsują tutaj tempa, Gliwiczanie zagęszczają środek pola, choćby poprzez zmianę Lasdinsa na Hurado, zejście Hurado i wprowadzenie Lasdinsa. Że Łukasz Handzela w najlepszej formie, pamiętam w czasie, kiedy grał w Zagłębiu takiego... Uwaga, matras! Jednego z trzech pomocników, Darwodicz. Ale tego bardziej bliżej prawej strony, że jednak gdzieś tam miał trochę więcej miejsca. I tutaj no, tak w samym centrum się troszkę, moim zdaniem, gubi. Faulowany Jusifow. Ale bardzo dobry powrót teraz. Zwolta. Cicman, Doczekal, Wilczek, Murawski, Polak z graczy z pola. Tych zawodników ma cały czas w odwodzie Marcin Brosz. Dobrze, za krótko zagrana. Iżwold. Hanzel, może teraz Hanzel. Ruszył Robak. Robak niepilnowany. Iżwold, dobrze rozrzucona no akcja. Rusza na obieg Lasdins. Iżwold do Lasdinsa. Ale już traci już tempo ma, ta już akcja. Nie ma komu zagrać. Już to wszystko jest zbyt statycznie. Już znowu zbyt gęsto się robi w tym sektorze boisk.
bardzo. No i właśnie, tak trzeba sobie grać przy Ryszardzie Almeidzie. Blisko, nie dać mu przyjąć piłki, teraz nieporozumienie. Nikt nie ruszył do tej piłki zagrywanej przez Lajdins. No też tam nikogo nie było. Miedwiediew w okolicy. Piłka na Gelaszwiliego. Ale dużo lepiej i radzą sobie w defensywie w drugiej połowie piłkarze Piasta. Mam wrażenie, że zwrócił im Marcin Brosz w przerwie na to uwagę. Ja myślę, że to też ważne jest, co się dzieje w drugiej linii, bo dosyć też agresywnie, a zwłaszcza dzięki Mateuszowi Matrasowi właśnie tak to wygląda. Nie mają, ta centrala nie ma tyle miejsca, ile miała w pierwszej połowie. Stąd mniej roboty i lepiej wykonana ona jest przez okolicę. Andrzej, gdybyśmy komentowali mecz siatkówki, to powiedziałbym, że Marcin Brosz zamierza podwyższyć blok, bo wejdzie do Czekal za Hanzela. To za moment. Na razie wykonany out. Lajdins. Co zrobi? Lajdins zagranie. Uwaga, szansa! Próbował już gol. Teraz myślę, że przejdzie do pionu. Trochę, jeśli chodzi o ustawienie dwójki napastników. No teraz jest jeden, ale będzie dwóch. Marcin będzie grał chyba za Doczekalem, a zdecydowanie na dwóch pomocników defensywnych. No i można powiedzieć, że dojdzie kolejny atut przy stałych fragmentach gry Piastowi Gliwice, bo Tomasz Doczekal ma 193 cm wzrostu. No na pewno będzie to atut dodatkowy. Pamiętam, jak trochę pół żartem, pół serio, kiedy przychodził Doczekal do Gliwic, mówił Dariusz Dudek, że sprowadziliśmy czeskiego Ibrahimowicza. Ale trzeba powiedzieć, że miał taki okres, początek rundy wiosennej poprzedniego sezonu, kiedy strzelił kilka goli i nawet tutaj przyjechał ktoś ze sztabu selekcjonerskiego reprezentacji Czech oglądać tego zawodnika. Kilka do Króla. Król od razu z pierwszej, ale spokojnie Miro Varvodic. No tak, gdyby zakręcił tak bardziej tą piłkę do środka, do wewnętrznej, to tam jeszcze mógłby powalczyć do Czekal z Marcinem Robakiem. Reinaldo. Odwat. Do Czekal. Grał do Czekal w meczu z Krakowią, bo za czerwoną kartkę pauzował Robak. Bardzo dobre zagranie. Świetny przerzut teraz do Podgórskiego, no, ale okazało się, że jednak piłka weszła w kozioł i czy nie dał rady, czy źle obliczył lot tej piłki Tomek Podgórski. Ale takich zagrań mi brakuje dzisiaj w grze Piasta, takiego przenoszenia jednak gry co jakiś czas, tak, zmieniania. Ale tutaj akurat nie było idealne, bo był taki element zaskoczenia w momencie, kiedy ściągnięto resztę drużyny Karabachu na prawą stronę, poszedł przerzut. I to mogło być groźnie, gdyby no lepiej to rozwiązali. Zmiana numer 2 w zespole Karabachu. Agdam opuszcza boisko. Nadirow w pierwszej połowie był groźny, w drugiej już zgasł ten zawodnik. W jego miejsce numer 55 Badawi Guseinow. To jest zawodnik, który może grać w pomocy, może też grać w obronie. Ma obywatelstwo azerskie, ale także rosyjskie. 3 występy w reprezentacji Azerbejdżanu. Przez pewien czas występował w rezerwach Andrzej Machaczkała. A więc po 2 zmiany wykorzystali trenerzy, a do końca meczu być może kwadransa, być może dłużej. No właśnie. Bo na ten moment w dwóch meczu 3-3. W ostatniej fazie to tak się zanosi, że może być dłużej, ale oczywiście to się wszystko może zmienić w krótkiej chwili. Ciekawa rzecz, dziś kibiców Piasta wspierają zaprzyjaźnieni z nimi kibice Batę Borysów. Batę sensacyjnie odpadło z europejskich pucharów. Powiem ci, że w porównaniu do pierwszej połowy drużyna Piasta lepiej prezentuje się właśnie pod tym względem, pod którym chwaliliśmy gości. Też grają właśnie piłką, dosyć szybko w miarę i nie widzimy już tylu akcji groźnych ze strony Azerów. I znów świetnie Matras, naprawdę imponuje mi dzisiaj swoją grą Matras. Bardzo dobrze rozwija się ten zawodnik i życząc Piastowi jak najlepiej, wydaje mi się, że
że niedługo może się stać Piast Gliwice dla niego klubem za małym. Tak, no były świetne warunki fizyczne. W sezonie były już zapytania o tego zawodnika, był obserwowany kilkakrotnie przez kluby, przez nawet Bundesligi. Tak. Wychowanek Gwarka Ormontowice od 2010 roku gra w Gliwicach. Trzeba powiedzieć, że gra bardzo dobrze. Jest rzut rożny. A jeszcze za takie odkopnięcie piłki za chwilę może żółtą kartkę zobaczyć Agoli. Chyba nie mógł się pogodzić z tym, że asystent pokazał nasz rzut rożny. Są w Polsce na zgrupowaniu sędziowie z Azerbejdżanu i chwalili trenera Gurbanowa, że on wprowadza spokój swoim piłkarzom, że denerwuje się, kiedy oni oprotestowują decyzję sędziego, ale widać, że mimo wszystko niektórym nerwy puszczają. Tomasz Podgórski jest w polu karnym, kolejny wieżowiec w osobie Doczekala. Teraz już zdecydowanie warunkami fizycznymi górują Gliwiczanie nad zespołem Karabachuak. Podgórski. Doczekal nie sięgnął piłki. Sięgnął ją z Bozień, ale ta bardzo już pod nogami Reinaldo. No i właśnie, to jest ta gra blisko przy Reinaldo. Widać, że kiedy nie może przyjąć piłki spokojnie, rozpędzić się, to już nie jest tak groźne. Dobry teraz odbiór piłki przez Mateja Iżwolta. Ale również to zaowocowało to, że był bardzo blisko przeciwnika. Mam takie wrażenie, Andrzej, może się zgodzisz, może się nie zgodzisz, jakby piłkarze Piasta lepiej to spotkanie kondycyjnie też wytrzymywali niż Azerowi. Ja myślę, że to też wzięło się właśnie stąd, takie wrażenie można odnieść, że właśnie inaczej trochę rozgrywają piłkę, dużo częściej są przy niej, dużo dłużej. I to jednak powoduje, że męczy się drużyna azerska. A teraz Lajdins. 80. minuta spotkania, niedokładny przerzut Lajdinsa do Króla i zaczyna Miedwiediew. Teli. Kierował tę piłkę na Gelaszwiliego. Teraz jest Agoli. Richard Almeida. Richard Almeida, narożnik pola karnego do Agoliego. Agoli na Gelaszwiliego. Nie pomylił się Czabachor. Powiem ci, że w drugiej połowie z zespołu z Azerbejdżanu to najbardziej mi się ten Agoli podoba. Tak, tak. Lewy obrońca, dużo akcji przeprowadzanych, ale jest też i w obronie tam, gdzie trzeba. I tu Reinaldo szuka swojej szansy po tej stronie, gdzie biega Krzysiek Król. On w drugiej połowie nie mógł sobie poradzić z Damianem, z Boźniem. 10 minut, plus czas doliczony, plus, no być może dogrywka, Robak. No nie wiem, czy faulował Marcin Robak. Marcin bardzo dużo piłek przytrzymał, no poza tą pierwszą stratą, która kosztowała utratę bramki niestety, to praktycznie nie było takich, no teraz sędzia ocenił jego zagranie jako faul. Troszkę stracił kontrolę nad piłką i ratował się potem, ale generalnie bardzo pomaga drużynie, jeśli chodzi o podejście, o przesunięcie ciężaru gry wyżej. Utrzymują się na połowie przeciwnika też piastunki przy piłce. Dość szybko wrócił do formy Marcin Robak po tym, jak właściwie pół roku nie grał w ekipie Mersin. Przedziła Golego i jeszcze wywalczył piłkę dla swojej drużyny. No, tu zacznie tak mało ruchu, no, czekają na długi wyrzut. Koledze jednak zdecydował się. I dobrze chyba. Tak naprawdę, no bo nie było tak naprawdę komu rzucić. No niewielu kolegów, partnerów pokazywało, że chce dostać tą piłkę. Więc
wolą nie ryzykować straty. Chyba będzie zmiana numer 3 w zespole z Azerbejdżanu. Widzę, że przygotowuje się już powoli do wejścia napastnik z Kongo, Ulrich Kapolongo. Teraz wstrącić tą piłkę zdecydowanie do Tomka Podgórskiego, ale dobrym powrotem wywalczył on z powrotem. Ciekawe, czy za Gelaszwiliego wejdzie, czy to będzie zmiana napastnik za napastnika. Ulrich Kapolongo, jeden występ w reprezentacji Konga ma ten zawodnik na swoim koncie. Czy zwrócili uwagę, że to jednak mimo wszystko nastąpiło przetasowanie w drużynie azerskiej. Zdecydowanie wyżej ustawiony jest Richard teraz, ale no tak jak na razie też niewiele. Świetnie, i znowu świetnie po raz kolejny ma teraz znakomicie uprzedził faul. Moim zdaniem nakładka w wykonaniu Agoliego. Ma dla nas jakieś informacje z poziomu Murawy Wojtek Kania, także Wojtek, słuchamy. Tak jak Andrzej zauważył, Reinaldo zmienił stronę, uciekł od Damiana Zbozienia. No i teraz przy nim Krzysztof Król i od razu dispozycję od obu szkoleniowców. Piasta Gliwice blisko, blisko. Przede wszystkim musisz go kryć, a nie włączać się w akcje ofensywne. Także taka taktyka Gliwiczan. Nie było faulu na Matrasie, tak to ocenił sędzia, ale znów zaczęło się od świetnego przechwytu Matrasa. Tak, teraz dobrze Czaba Horwat. Na Robaka, Robak na spalonym je. Ale naprawdę wyciągnęli wnioski piłkarze z Gliwic po tej pierwszej połowie, jak należy grać w defensywie przeciwko... Niepokojący sygnał widziałem. Zawodnikom Karabach. Mateusz Matras w stronę ławki, że go chyba coś ciągnie. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie. Świetnie, siatka założona i był tam jednak zawadzony mimo wszystko przez Guseinowa. Werwodicz na Gelaszwiliego. Król, Lepczyński i spokojnie Jakub Szumski. Miał propozycję z Celticu Glasgow przyjazdu na testy, ale zdecydował się podpisać kontrakt z Piastem Gliwic. W poprzednim sezonie rezerwowy zagrał tylko jeden mecz, a teraz wobec kontuzji Treli, który był jednym z najlepszych bramkarzy Ekstraklasy w poprzednim sezonie. Tak, dostał Szumski swoją szansę. Bardzo dobry sezon zanotował Darek. Schodzi Gelaszwili, tak jak podejrzewałem, zmiana napastnik za napastnika, a za Gruzina, który dziś pisał się do protokołu żółtą kartką, wchodzi z numerem 88. Ulrich Kapolongo. Co ciekawe, w 2007 roku ten zawodnik grał na Mistrzostwach Świata do lat 20. Tam rozegrał dwa mecze. Później występował w lidze Jordanii, a w tym miesiącu trafił do Karabachu Agdam, jednokrotny reprezentant Kongo, Ulrich Kapolongo. Z Kongo. Nawet nie czujesz, jak rymujesz. Będzie też niebawem ostatnia zmiana w zespole Piasta. Za Iżwolta ma się pojawić na placu gry Cicman. Ale to za moment. A więc na ewentualną dogrywkę już obaj trenerzy pozostaną solidarnie bez zmian. Ale może Piast jeszcze w tej końcówce zdobędzie bramkę na wagę awansu. Warto grać teraz pod jakiś stały fragment gry, tak mi się wydaje. No na pewno tak, no myślę, że to jest i mieści się w ramach taktycznych drużyny z Gliwic. Dobrze, Król. Podgórski, moim zdaniem kopnięty był ewidentnie Tomasz Podgórski. Nie reaguje arbiter, teraz świetnie Klepczyński. No, Kapolongo, pierwsza jego akcja. I dobrze, wypychał go Czaba Horwat. Rafał Kędzior ma dla nas jakąś informację, więc słuchamy. Tak, przed momentem Tomasz Podgórski tutaj podbiegł do ławki rezerwowych, prosząc o tą zmianę do Mateja Iżwolta. Mówił, panowie, szybko, szybko ta zmiana, bo już go kurcze łapią. Więc stąd właśnie ta zmiana Cisman-Iżwolt. Dobrze, no właśnie, to jest po raz kolejny Marcin Robak, ale znowu brakło trochę. Nie zdąży. Ja szczerze powiem gabiostwo. Skoczyć mógł wcześniej troszeczkę w bok. Szkoda takiej akcji. Sam, całe wolne pole w stronę pola karnego przeciwnika. Miał Krzysiek. Kapolongo. Dobry wśród. Nie pomylił się teraz Czaba Horwat. No tak. Król. Ewidentnie już te kilka wejść takich na wyprzedzenie pozwoliło zapomnieć o tym, co zrobił przy
pierwszej bramce. Muszę też pochwalić za dzisiejszy występ Klepczyńskiego, bo to jest zawodnik, który nie zawsze gra w podstawowym składzie. To jest taki zawodnik uważany za solidnego, ale który pewnego poziomu nie przeskoczy. Zawodnik, który w lidze debiutował już ponad 10 lat temu w Radomsku. Wyższego poziomu, no tak. Więc... Ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj gra naprawdę bardzo, bardzo poprawnie. Ten jest ogranym już zawodnikiem, bardzo rutynowanym i tutaj jak zawsze ambitnym, walecznym. No teraz jakby... Czasami właśnie takie błędy mu się przytrafiają. No. Jakby pokazał, że nie chce, żeby go chwalić przed zachodem słońca. Józifow. A goli. Gusejnow. Szumski. Miał możliwość chyba zagrać sobie do środka jeszcze i spróbować uderzyć, jednak wybrał grę kolektywną, szuka partnera. Robak. Reklamuje tutaj tego, że był atakowany łokciem przez Miedwiedewa. Myślę, czy w drugiej połowie poza strzałem głową w poprzeczkę Matrasa Pias miał jakąś sytuację do zdobycia bramki. No, ale podobnie Azerowie. Tak, tak, tak. Się zgadzam z tym. Nie mieli żadnej praktycznie. Pias miał jednak. Chyba była ręka Reinaldo, tak jest. No, słabsza ta druga połowa niż pierwsza, natomiast trzeba powiedzieć, że Pias zrobił dużą poprawę, jeśli chodzi o grę defensywną. Tutaj naprawdę Pias gra zdecydowanie lepiej niż w pierwszej połowie pod względem właśnie taktycznym. Realizują chłopaki, tam korekty pewnie były w przerwie i no, zdecydowanie spuścili z tonu A0. Muszę powiedzieć, że po tych skrótach, które oglądałem meczów Karabachu Agdam, dzisiaj jestem trochę zawiedziony grą piłkarza z numerem 20. Richard Almeida dzisiaj dużo słabiej wygląda niż Reinaldo. Nic specjalnego. A już w momencie, kiedy został przesunięty wyżej, no to praktycznie piłki nie kopie. No. Ale żeby za chwilę nie trzeba było tego odszczekiwać, bo właśnie Richard Almeida. Almeida w pojedynku biegowym z Klepczyńskim. Brawo dla Szumskiego. Ratuje teraz swój zespół bramkarz Piast. Już uśpił wszystkich. No, muszę ci powiedzieć, że Richard Almeida w 2011 roku był polecany polskim klubom, Lechowi Poznań i Zagłębiu Lubin. Wówczas po sezonie jeszcze w barwach drugoligowego Żywicy. Często rozmawialiśmy na temat Ligi Portugalskiej, której jesteś fanem i nie da się ukryć, że ekspertem, znawcą. I mówię, że jest tylu zawodników, którzy zarabiają wcale nie lepsze pieniądze niż w Polsce i chętnie by przyszli. Robak świetnie teraz przeszedł. Robak idzie sam. Robak! Ale jeszcze nie koniec, jeszcze jest Matej Iszwold, chyba na spalonym Robak. Tak. Niestety. Ale szkoda, że zgubił rytm w końcówce tego rajdu. On już też skurczył chyba. Się pojawiły. Ale miał wejść Cicman za Iszwolta i chyba odwołana ta zmiana została. A już przecież był tutaj przebrany. Już Paweł Cicman przebrany, ale wrócił jednak, nałożył znowu znacznik i wrócił do rozgrzewki. Być może jeszcze inni zawodnicy nie do końca są pewni, że pewne zdrowie dotrzymają do końca. No właśnie, Matras. Iszwold, to ja miałem wrażenie, że on kula już na początku pierwszej połowy, ale tak, teraz mam mniej tego wrażenia. Dobrze, że nie pomylił się Chorwat, bo wychodziłby sam na sam Capolongo. Z Bozień. Ale próbował ratować to Iszwold. Husseinow. Znów wychodzi Szumski. Trzeba powiedzieć, że dobrze czyta grę bramkarz pozyskany z Legii Warszawy. No, będzie miał ból głowy, na kogo postawić, jak wróci do zdrowia Trela Etner Brosz. No, ja myślę, że jednak mimo wszystko Darek Trela wypracował sobie jakiś tam kredyt zaufania. No, ale oczywiście dyspozycja... Reinaldo. Będą wyniki jak trzeba i indywidualna ocena w porządku, więc nie będzie powodu do tego, żeby zmiana była. No, ta kontuzja... Niestety czasami tak jest, zwłaszcza w bramce, że ciężko jest wywalczyć sobie miejsce. Ta kontuzja Treli przyszła w momencie, kiedy po dobrym sezonie naprawdę obserwowały go kluby z innych lig. Wiem z dość pewnego źródła, że bardzo poważnie
interesował się nim Beniaminek Ligi Rosyjskiej, Tom Tomsk. Nawet dokładnie Rosjanie mieli rozpisany plan sparingów Piasta, żeby przyjechać go jeszcze latem obejrzeć, ale kontuzja Treli pogrzebała szansę na awans i na ten transfer i Tom Tomsk pozyskał bramkarza reprezentacji czarnogórych. Trzy minuty doliczone, ta trzecia właśnie upływa, no Ryszard Almeida, no kartki za to nie będzie, ale... Tak, no tu raz dodał od siebie sporo Tomek Podgórski, być może wiedział, że Ryszard ma żółtą kartkę. Ale tak, no powinien trochę lodu jednak od Masera pożyczyć. A żółta kartka dla Edo Czekali. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nie jest to jakiś ostry mecz. Tak, ewidentnie. Niebezpieczne zagranie do Czekala. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli w Gliwicach dogrywkę w pierwszym w historii meczu europejskich pucharów na tym stadionie, bo teraz gwizdze po raz ostatni, przynajmniej na razie, pan Stanisław Todorow. Piast wygrywa 2-1 w dwumeczu 3-3, no i będzie potrzebna dogrywka. Proszę zostać z nami teraz, chwilę oddechu.